Witam Państwa w programie Ważne dla Gminy Sieradz. Ten program jest ostatnim programem w tym roku. Państwa gościem tradycyjnie jest wójt gminy, pan Jarosław Kaźmierczak. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie wójcie, zaczniemy podsumowanie 2021 roku chyba od tego, co w sumie jest najważniejsze, chociaż w dzisiejszych czasach słowo zdrowie nabiera szczególnego znaczenia, ale mimo wszystko zacznijmy od inwestycji i od rozwoju gminy. Co się udało, czego się nie udało? Jak wyglądały w ogóle koszty i środki, które udało się Państwu pozyskać na realizację przedsięwzięć, które widać na terenie gminy? Dla gminy Sieradz 2021 rok był bardzo udanym rokiem. Udało nam się zrealizować dużo zadań drogowych, remont drogi wewnętrznej Bogumiłowie, remont drogi wewnętrznej na kolonii Okręglica, remont drogi wewnętrznej Chałupki, również remont drogi wewnętrznej w Stawiszczu. Te inwestycje, żeśmy zrealizowali środków własnego budżetu, wyniosły około 900 tysięcy złotych. Również żeśmy starali się o pozyskanie środków na inwestycje z Polskiego Ładu, inwestycji strategicznych. Na 2021 rok pozyskaliśmy środki na przebudowę drogi Bogumiłów-Dąbrówka od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej. To odcinek ponad 3 km wraz z chodnikiem, odwodnieniem. Ta inwestycja, koszt wyniósł 7 milionów. Otrzymaliśmy dofinansowanie 6 milionów 650 tysięcy. Również budowa nowej biblioteki gminnej w miejscowości Chałupia Mała. Żeśmy całość inwestycji wynosi 2 700 000 zł. 2 430 000 pozyskaliśmy również z Polskiego Ładu, inwestycji strategicznych polskiego rządu, także te inwestycje będą realizowane 2022 i 2023 rok. Ja tutaj mam takie, szanowni państwo, zestawienie, które dostarczono mi z gminy Sieradz. Tych inwestycji, tych środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku jest bardzo dużo i to chyba nie jest czas i pora na to, żeby dokonywać tak szczegółowej analizy, ale na pewno wszystkich interesuje to, w jakich kwotach kwestie inwestycyjne się zamykają. Mówię po stronie udziału własnego, czyli środków własnych zaangażowanych na inwestycje, i mówię o środkach, które pozyskaliście na te inwestycje. Także 2021 rok udało nam się bardzo dużo środków pozyskać, bo na inwestycje żeśmy pozyskali 12 661 899 zł. Także no, potężna kwota. Potężna kwota dla gminy Sieradz i bardzo się cieszymy, że takie środki mogliśmy otrzymać od pana wojewody, również od pana marszałka województwa łódzkiego. Realizowaliśmy może takie mniejsze granty, sobectwo na plus, które sobectwa otrzymały po 10 tysięcy złotych. Panie wójcie, z dnia na dzień zmieniają się coraz bardziej przepisy ruchu drogowego. One są coraz bardziej restrykcyjne, rygorystyczne. Mówię tu o ograniczeniach prędkości. Warto na to zwracać uwagę, szanowni państwo, jak można się poruszać w terenie zabudowanym. Bo niestety na polskich drogach ginie bardzo dużo ludzi w ciągu roku. I podejmujecie różne działania, bo w tym zakresie potrzeby są olbrzymie. Mówię tutaj o spowalniaczach, mówię tutaj o wyniesionych przejściach dla pieszych, mówię tu wreszcie o chodnikach bezpiecznych. Udało nam się pozyskać środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych Województwa Łódzkiego pod nazwą Bezpieczna Budowa Przejścia dla Pieszych. Takie przejścia będziemy budować na terenie gminy Sieradz, to w miejscowości Kłodzko, Grabowiec, Chałupia Mała, Dzigorzew. Na ten cel pozyskaliśmy środki około 100 tysięcy złotych. Resztę gmina dopłaci z budżetu własnego. Oczywiście w planach są chodniki, są również bezpieczne przejścia, które realizujemy. Także tutaj na pewno w 2022 roku będzie się dużo działo na terenie naszych dróg, na terenie gminy Sieradz. Porozmawiajmy o budżecie na 2022 rok. Przykładaliście się dosyć długo do tego.
planu finansowego na ten rok. No właśnie, co dla Was najważniejsze będzie w 2020 roku? Jakie priorytety, jakie cele sobie jako zarząd i gmina stawiacie? Budżet na 2022 rok planujemy na kwotę 55 milionów 912 97 tysięcy złotych. A wydatki, po stronie przychodów tak? A po stronie wydatków? Wydatków 62 miliony 243 tysiące 431 złotych. Będzie deficyt w kwocie 6 milionów 330 tysięcy 454 złotych. Myślę, że ten deficyt będzie pokryty emisją papierów wartościowych w związku z inwestycjami, które są zaplanowane na 2022 rok, ale przy pozyskiwanych środkach, których mamy zaplanowane pozyskanie środków, myślę, że ten deficyt się zmniejszy wiele. Czyli plan jako taki jest. Porozmawiajmy o tych wydatkach, bo to chyba mieszkańców gminy najbardziej interesuje. W tej części inwestycyjnej, jaki macie plan, w którą stronę i zatroszczyście się tym razem o to, żeby ta gmina w sposób zrównoważony mogła się dalej rozwijać? No dalej będziemy inwestować w infrastrukturę drogową. Tak jak wcześniej powiedziałem, w planach jest droga Farupi Małej, ulica Kościerzyńska. Jesteśmy już po przetargu i od marca ta inwestycja się rozpocznie. Także tutaj następnie przebudowa drogi wewnętrznej w Bogumiłowie, przebudowa drogi wewnętrznej w Chojnym, ulica Piaskowa. Również złożyliśmy dwa projekty do programu dróg samorządowych województwa łódzkiego, to jest rządowy program, na ulicę Polną w Chojnym, łączącą Wiechucice z Chojnym, i również remont drogi wewnętrznej miejscowości Mnichów, połączony również do drogi powiatowej w Rudzie. To takie największe inwestycje. Również dalej będziemy inwestować w rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Sieradz, o poprawienie bezpieczeństwa na terenie gminy Sieradz, rozbudowa oświetlenia. Planujemy też ponad 300 tysięcy wydać na wymianę lamp i rozbudowę oświetlenia. Chcielibyśmy pozyskać środki zewnętrzne. Mamy jeszcze około 200 lamp starych, które chcemy wymienić w przyszłym roku. Na energooszczędne, tak, po prostu. Na lampy energooszczędne, LED-owe. Także tutaj no, jest takim naszym priorytetem, żeby oszczędzać energię. Energia wzrosła. Koszty są takie, jakie są, w związku z tym ponad naprawdę 40%, można dużo zaoszczędzić. Także musimy oszczędzać, dbać. Również chcemy pozyskać środki na fotowoltaikę, na obiektach. Czyli kontynuacja szkolnych. Po zakończeniu tego projektu w części odnawialnych źródeł energii. Tak, tak. Będzie, tak? Tak, chcemy kontynuować. Mamy plan w trzech szkołach zamontowanie fotowoltaiki i na urzędzie gminy Sieradz również, żeby były mniejsze koszty energii, żeby gmina płaciła. Również w następnym roku chcemy kolejne szkoły, jednostki, które podlegają nam, również montować fotowoltaikę. No, udało nam się, jak przypomnę, pozyskać środki z odnawialnych źródeł energii. Pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych na 83 instalacje solarne, które zostały już zrealizowane na wiosnę. W trakcie montujemy instalacje fotowoltaiczne, 169 instalacji fotowoltaicznych jest montowanych, również 16 pomp napowietrznych. Także no, mieszkańcy dalej zgłaszają się. I realizacja tego projektu na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu trwa, tak, i trwać będzie, tak? Założenia te optymistyczne są takie, żeby zakończyć do końca stycznia. Stycznia 2022 roku. Ale przechodzimy tak miękko właśnie do odnawialnych źródeł energii i do bezpieczeństwa w ogóle mieszkańców jako takiego zdrowotnego, tak? W tym roku mieliście też okazję, pan osobiście miał okazję spotkać się z wieloma dziećmi ze szkół, które wchodzą w skład gminy Sieradz. Ruszyliście z akcją Stop Plastikom. Widać już efekty tego przedsięwzięcia. Jakie wrażenia i co dalej? No, wszystkie dzieci, które
uczęszczają do naszych placówek, mają butelki wielokrotnego użytku. Jest to program edukacyjny. Również żeśmy zakupili serca na korki plastikowe. Zakrętki. To widać na terenie gminy. Także przy każdej szkole takie serce się znajduje i mieszkańcy mogą te zakrętki od butelek plastikowych wrzucać. Myślę, że to na cel dzieci chorych, które potrzebują pomocy. Będziemy zbierać, pomagać w takich akcjach. Gmina Sieradz będzie brała udział. Jeszcze w trosce o jakość powietrza i nasze bezpieczeństwo zdrowotne z pewnością jest sporo, Szanowni Państwo, do zrobienia. Możemy się tutaj jeszcze w piersi bić, prawda, Panie Wójcie? Obserwujemy jeszcze gdzieniegdzie kominy, które szczególnie w godzinach wieczornych niestety dymią tak jak dymią. Przypomnę, że wcześniej żeśmy weszli w program z Wojewódzkiego Funduszu Środowiskowego Gospodarki Wodnej wymianę kopciuchów, tych pieców, które no, są spalane różne rzeczy. Mieliśmy około 200 takich pieców. To też bardzo dobry wynik. Także tutaj również 50% dofinansowania było na wymianę tego kotła. Także na pelet, można było na gaz, na inne źródła odnawialne pozyskać środki. Także mieszkańcy również skorzystali z tego programu. W roku przyszłym również się dopytują, tak? Dzwonią do mnie. Duże zainteresowanie jest i myślimy, żeby ten program kontynuować. Będziemy starać się o dofinansowanie na kolejne programy. Panie Wójcie, kolejna rzecz w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego to szczepienia. Niestety ten okres jest taki, jaki jest. Za chwilę Wigilia, za chwilę Nowy Rok. Wszyscy sądziliśmy, że już będzie po pandemii. Niestety tak się nie stało. Ta pandemia szaleje. Oby pozwoliła wszystkim w dobrym zdrowiu spotkać się przy wigilijnym stole. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, jak wygląda kwestia szczepień na terenie gminy na dzień dzisiejszy. Około 48% mamy wyszczepienia. Także no ja zawsze na jakimkolwiek spotkaniu jestem, czy strażackim, czy zebraniu sołeckim, to zawsze mieszkańców wręcz zachęcam i proszę o to, żeby się szczepili, żebyśmy mogli swobodnie żyć i pracować. To nie jest dobry wynik jak dla gminy. Po prostu, Panie Wójcie, szczepmy się. Bardzo apeluję do mieszkańców gminy Sieradz. Proszę bardzo wszystkich mieszkańców, by się szczepili. Panie Wójcie, wrócę do 6 grudnia, Dzień Mikołaja, prawda? Mam nadzieję, że wszyscy Państwo i Pan również otrzymał jakiś prezent, ale dla Pana to był taki szczególny dzień. 15 lat, jubileusz pracy i służby dla gminy Sieradz. Gratulujemy tego wspaniałego jubileuszu. Te 15 lat minęło nie wiadomo kiedy, jakby to było niedawno. No, dla mnie to była nowa praca, nowe zadanie, które chciałem tutaj podjąć dla mieszkańców gminy. Podjąłem się. Pierwsza sesja bardzo uroczysta. W szkole tutaj, w gimnazjum byłem jeszcze. No, oczywiście tego budynku nie było, prawda? Nie było tego budynku. Oczywiście. Nikt nie myślał nawet, że ten budynek kiedykolwiek powstanie właśnie. Także dla mnie pierwsza sesja, przeżycie, dla mnie nowa praca i myślę, że to jest służba dla mieszkańców gminy. Praca ciężka, trudna, bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na pracę wójta, ale satysfakcja chyba jeszcze dużo większa z tego. Bardzo typu. Się cieszę, że tyle udało się zrobić i dużo środków zostało pozyskanych. No, dla mnie to jest zaszczyt pełnić tą funkcję, służyć mieszkańcom, pomagać. No i cieszyć się, że się gmina zmienia, rozwija, przybywa na teren gminy coraz więcej mieszkańców. Nowe budynki powstają, dlatego też również sprzyjamy mieszkańcom. Warto po prostu dalej dla tych mieszkańców, dla pracować, tej gminy pracować. Tak? Jeszcze raz jako redakcja Telewizji Regionalnej Ósemka gratulujemy tego wspaniałego jubileuszu. Na zakończenie programu takie pytanie, proszę powiedzieć, bo są różne gusta, tak? Jedni uwielbiają w trakcie świąt pierogi, inni nic nie jedzą innego, tylko ryby smażone w galarecie, jeszcze inni tylko zupę grzybową. U mnie najbardziej to zupa grzybowa, którą bardzo lubię. Na dobrej śmietanie, tak? Tak, oczywiście. Zupa grzybowa, karp, pierogi, kapusta z grochem, śledzie. Także tutaj takie podstawowe dania, które są zawsze na stole wigilijnym u mnie.
Czyli jest pan taką osobą, która lubi wiele rzeczy bezpośrednio, a są tacy, którzy mają określone upodobania. To jest taki szczególny czas, szanowni państwo, przygotowania, ten pęd do świąt trwa. Życzymy wszystkim, żebyście zwolnili, ale czego można życzyć pracownikom, czego można życzyć zarządowi, czego wreszcie można życzyć wszystkim mieszkańcom i osobom, które wspierają, pracują na rzecz rozwoju gminy w tak szczególnym czasie, bo przecież Boże Narodzenie tuż, tuż, Nowy Rok również już się mocno do drzwi dobija. Oczywiście z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę dużo zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego, a na Nowy Rok 2022 życzę Państwu pomyślności, spełnienia marzeń i realizacji wszystkich planów. Przyłączamy się do tych życzeń. Państwa gościem w ostatnim programie w tym roku ważne dla gminy Sieradz był gospodarz tej gminy, pan Jarosław Kaźmierczak. Dziękuję za współpracę w tym roku, panie wójcie. Dziękuję. A państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy już do oglądania pierwszego programu ważne dla gminy Sieradz w styczniu. Tam się dowiecie więcej o planach na 2022 rok.